W istocie spór polsko-polski uważam za ważniejszy od sporu Polski z Unią Europejską. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem się z Państwem podzielić kilkoma uwagami o poleksicie. Wyjście Polski z Unii Europejskiej. Czy warto zastanawiać się nad poleksitem? Czy jest to coś, co powinniśmy brać pod uwagę? No i odpowiem: tak, oczywiście. Oczywiście. Powinniśmy być otwarci na różne. Możliwości, różne scenariusze. Pamiętajmy, że Unia Europejska idzie w tym kierunku, że coraz więcej rzeczy tam się dzieje niezależnych, niezależnie od naszej woli. Podejmowane są decyzje, na które my nie mamy żadnego wpływu. Te decyzje mogą być czasami dla nas korzystne, ale bardzo często korzystne nie są. Wobec tego jest oczywiste, że trzeba rozważać. Wychodzić, nie wychodzić, jakie są koszty jednego i drugiego, warto czy nie warto. Trzeba o tym mówić również z tego powodu, że od samego początku, od momentu, kiedy zarysowała się możliwość naszego wyjścia do Unii, to zapanowało wśród Polaków takie yy, cielęce ubóstwienie Unii. Europejskiej. To się na szczęście teraz zmienia, zmienia się dość wyraźnie, ale jest ciągle jeszcze ogromna grupa Polaków, z pewnością większość Polaków, która nawet nie chce słyszeć o jakiejkolwiek krytyce Unii i uważa, że krytykowanie Unii jest czymś w rodzaju grzechu, rzeczą nieprzyzwoitą i w żadnym razie nie należy o tym mówić ani nawet myśleć więc żeby się wyzwolić z tego stanu marazmu i, i umysłowej bezwładności trzeba również zastanawiać się nad tym czy warto wychodzić z unii czy nie gdzie przebiega ta czerwona linia jakie kroki należy podjąć i tym podobne rzeczy. To wszystko mieści się w, w ramach politycznej racjonalności. Nie mówienie o tym, nie myślenie o tym jest w istocie przejawem nieracjonalności. No dobrze, ale właściwie nie do końca o tym chciałam dzisiaj mówić. Chciałam mówić o czymś innym, choć oczywiście. Zbliżonym do tego problemu, czy bardzo ściśle z tym problemem powiązany. Mamy jeden kraj, jak dotąd, który wyszedł z Unii Europejskiej. Wielka Brytania. No i przyjrzyjmy się temu przypadkowi brytyjskiemu: czy wyjście z Unii Europejskiej spowodowało Przyrost dobra dla Wielkiej Brytanii. Kiedy rozmawiam z politykami brytyjskimi z partii konserwatywnej, to wszyscy chwalą Kiedy ten krok. Kiedy rozmawiam z publicystami konserwatywnymi, to jakkolwiek chwalą samą decyzję, to wyrażają wielkie rozczarowanie tym, co stało się po Brexicie. Istotnie, jeśli Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, to wyzwoliła się od Komisji Europejskiej, wyzwoliła się od tych europejskich trybunałów, a więc mogła zarządzać swoimi sprawami wedle woli i wedle woli brytyjskiego społeczeństwa. Czy przez to Wielka Brytania stała się krajem o większej wolności, większych swobodach niż państwa? Gdzie reguły narzuca Unia Europejska? Nie, bynajmniej. Wielka Brytania jest w tej chwili jednym z najbardziej, powiedziałbym, zamordystycznych krajów zachodniej Europy, czy w ogóle świata zachodniego, gdzie polityczna poprawność jest bardzo mocno egzekwowana, gdzie rząd konserwatywny, rząd, który jest przy władzy od wielu, wielu lat, nie tylko nie potrafił ograniczyć imigracji, ale właściwie ją zwiększył. W tej chwili jest zupełnie to wszystko poza kontrolą, a te próby podejmowane nie przynoszą specjalnych skutków, gdzie szkolnictwo, edukacja nadal jest w szponach politycznej poprawności, no i tym podobne rzeczy. Podobnie ta zielona ideologia. A zatem wyjście z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii zapewne się jej przysłużyło w jakimś zakresie, ale w dużym zakresie niewiele to zmieniło. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta. Znaczy, yy, cały świat zachodni, Europa Zachodnia w szczególności, znajduje się pod rządami lewicy. Dotyczy to również. I Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, jak się te partie nazywają. Czy się nazywają partiami konserwatywnymi, jak w Anglii, czy chrześcijańsko-demokratycznymi, czy ludowymi, czy, e, czy, czy centrowymi, czy jeszcze inaczej, czy zielonymi, czy socjalistycznymi. Wszędzie właściwie jest ta sama agenda, e, ten sam program. No, dlatego Brytyjska Partia Konserwatywna realizowała program. Lewicowy. Czym jest lewica? Na czym polega myślenie lewicowe? No, proszę Państwa, no, z grubsza polega na tym, że y, lewica uznaje, że świat, w którym żyjemy, jest światem złym, niesprawiedliwym, źle urządzonym i trzeba dokonać. Radykalnej zmiany, radykalnego przemodelowania, zmiany stosunków społecznych, zmiany prawa, zmiany sposobów myślenia. Trzeba dokonać takiego swoistego recyklingu, przenicowania społeczeństwa. No, tak było za komuny, gdzie robiono to w sposób bardzo brutalny. No ale przecież tak robi się teraz. Jeżeli przyjrzymy się polskiej sytuacji, no to dostrzeżemy bardzo łatwo, że to myślenie lewicowe w Polsce jest bardzo silne. Już nie tylko chodzi o to, że orientacja lewicowa jest przy władzy, no bo cały... Program, program nie program tego rządu obecnego, do, rządu Donalda Tuska, rządu koalicyjnego jest w istocie programem lewicowym, właśnie takim programem, który dąży do radykalnego przebudowania świata i, i przebudowania Polski, ponieważ ta polska, ta polska Tradycyjna jest zła i w tym świecie współczesnym się nie mieści. Jest zastanawiające, jak współczesny sposób myślenia o Polsce, obecnego rządu i zwolenników tego rządu, przypomina sposób myślenia władców komunistycznych, którzy w Polsce rozpoczęli swoje rządy, przywiezieni na w czołgach sowieckich w 1944-1945 roku. W jednym i w drugim przypadku dąży się właśnie do recyklingu, do takiego przenicowania polskiej tożsamości. Trzeba powiedzieć zresztą, że lewica współczesna, ta platformersko-chołowniana, czy jak ją tam będziemy nazywać osiągnęła całkiem sporo w tym zakresie, pod pewnymi względami, nawet więcej niż ta lewica komunistyczna mimo użycia środków znacznie bardziej łagodnych. A tak na polską tożsamość i na polską historię jest analogiczny do tego, jaki był podejmowany po wojnie, ale, a nawet powiedziałbym, że bardziej radykalne to co się dzieje z nauczaniem historii. Na przykład te zabiegi, które wykonuje współczesny resort oświaty, to poszło znacznie dalej niż robili to komuniści. A tak na chrześcijaństwo, oczywiście komuna aresztowała Więziła, skazywała na śmierć. Yy, kler, polskich księży yy, yy, torturowała. Od pewnego momentu złagodniała i w, w jakimś czasie ten kościół. Stał się instytucją w Polsce komunistycznej, z którą zaczęto się liczyć. W tej chwili ten atak na kościół jest szalenie y, brutalny i zmasowany. Jeśli chodzi o stronę językową, jest jeszcze ostrzejszy niż był y, za komuny. Albo weźmy polską tradycję patriotyczną. Yy. Żołnierze wykręci. To, co się pisze w tej chwili, co lewica, rząd, organizacje z rządem związane, czy z nim się utożsamiające, to co piszą o żołnierzach wykrętych, to jest właśnie to samo, co za komuny. Atak na papieża w Polsce, w III RP, jest znacznie ostrzejszy niż ataki na na Karola Wojtyłę w Polsce Ludowej od czasu, kiedy Karol Wojtyła został papieżem. Wiele z tych rzeczy, które obserwujemy, które ja obserwuję z niepokojem, są rodzimego chowu. One są oczywiście wspierane przez Unię. Unia daje im jakiś parasol. Rozmaite sposoby podtrzymywania tego rodzaju działalności. Ale tak naprawdę one powstały w Polsce, są realizowane polskimi siłami. I mówienie po Legzicie jest oczywiście racjonalne, ale jeśli wyobrażamy sobie, że odbywa się referendum, Polacy decydują się. Że chcą wyjść z Unii, że to zmieni coś zasadniczego w Polsce, że uczyni te praktyki, które obserwujemy dzisiaj niemożliwymi, że je wykluczy, to yy, myślę, karmimy się złudzeniami. Barbaryzacja polskiej kultury, ogłupianie yy, społeczeństwa przez te eksperymenty edukacyjne czy anty. Edukacyjne, propaganda antypolska to wszystko jest zasilane energią ludzi i instytucji żyjących w tym kraju. Więc na pytanie, czy trzeba myśleć o poleksicie i trzeba do niego dążyć, odpowiadam warunkowym tak. To znaczy trzeba myśleć i trzeba rozważać taki scenariusz. Ale ten scenariusz, realizacja tego scenariusza będzie kompletnie bez sensu, jeśli domu polskiego nie uporządkujemy. To znaczy, jeśli nie wzmocnimy tej strony patriotycznej, tej strony, która będzie polską suwerenność podtrzymywała. Bo co z tego, że wyzwalając się od instytucji, unijnych będziemy państwem suwerennym skoro ta suwerenność będzie wykorzystywana do tych samych celów do których dąży unia a więc w istocie spór polsko-polski uważam za ważniejszy od sporu polski z unią europejską